Ewakuacja mieszkańców 5 bloków przy Franciszkańskiej. W piątek rano 250 osób musiało opuścić swoje mieszkania, zanim saperzy z Giżycka przystąpili do usuwania z wykopu pocisku artyleryjskiego kalibru 105 mm. Okazało się, że ziemia na tym suwalskim osiedlu kryła więcej niespodzianek. W czwartek po południu podczas robót ziemnych prowadzonych w związku z budową ulicy Franciszkańskiej w wykopie odkryto niewybuch. Niestety nikt nie wydał jakichkolwiek ostrzeżeń dla mieszkańców. O tym, że znalezisko, że taki niewybuch tutaj mamy znaleziony, dowiedzieliśmy się o tym wczoraj, wiedzieliśmy o tym, że dzisiaj saperzy przyjadą. Zagrożenia w momencie zabezpieczania tego, czyli kiedy to spokojnie leżało, nie było żadnego, natomiast na moment ewakuacji saperzy podjęli decyzję o konieczności ewakuacji pobliskich budynków. Nie udało się nam ustalić, kto dokonał wczoraj takiej oceny niewybuchu. Jak ustaliliśmy, Miejski Zespół Kryzysowy został poinformowany o znalezisku w czwartek około godziny 16, a policja, dopytywana o zamieszanie na placu budowy, lakoniczną informację o odkryciu przekazała dziennikarzom około 19:30. Dopiero wtedy z mediów mieszkańcy Franciszkańskiej dowiedzieli się o tym, że w środku ich osiedla leży około 60-70-centymetrowy niewybuch. Do końca dnia nie uzyskaliśmy jednak, mimo starań, żadnych bliższych informacji na temat sytuacji, jaka zaistniała w tym rejonie. Oficer prasowa suwalskiej jednostki policji, pytana jeszcze w czwartek wieczorem o szczegóły zdarzenia, odpowiedziała, że informacja o znalezisku to jedyne, co może przekazać. Blisko godzinę później, tuż po godzinie 20, dopytywana o potencjalną ewakuację, dodała, że decyzję w tej sprawie podejmą saperzy z jednostki w Giżycku, którzy zostali powiadomieni o znalezisku. Saperzy pojawili się tutaj dopiero następnego dnia. Około 9:30. Ciężko mi powiedzieć, dlaczego tak długo to trwało. My jesteśmy tylko instytucją, która ma za zadanie zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Decyzję o samej ewakuacji oraz sposobie podjęcia i czasu trwania tejże akcji podejmują saperzy z Giżycka. Przez kilkanaście godzin oczekiwania, według informacji rzeczniczki suwalskiej policji, zabezpieczeniem terenu zajmowało się kilka policyjnych patroli. To zaskakująca informacja, bowiem w czwartkowy wieczór nasza ekipa zlokalizowała położenie niewybuchu dzięki gromadce zaciekawionych dzieciaków, dla których znalezisko było po prostu atrakcją. Nikt nie zalecił im oddalenia się od wykopu. Dzisiejsza ewakuacja, zdaniem komendanta suwalskiej policji, poszła sprawnie. Poszło to w miarę sprawnie, większość osób była podporządkowana, wiedzieli, o co chodzi, wytłumaczyliśmy im też, także myślę, że sprawnie to przebiegło. W wykopie saperzy znaleźli znacznie więcej amunicji niż tylko ten jeden pocisk. Odnalezione zostały amunicja z czasów II wojny światowej, pocisk plus kilkaset sztuk amunicji drobnej. Dodatkowo sprawdzili teren bezpośrednio przyległy, oddając nam miejsce jako bezpieczne. Interwencja saperska zakończyła się sukcesem, a amunicja w specjalnej, bezpiecznej kapsule została wywieziona z miasta i zezwolono mieszkańcom bloków 3, 4, 5, 7 i 8A powrócić do mieszkań. Na czas działań saperskich zamknięto również okoliczne sklepiki. One także przed południem otworzyły drzwi dla klientów. Dużą cierpliwością i troską wykazali się zabezpieczający ten teren strażnicy miejscy. Byli dzisiaj naprawdę pomocni i pełni empatii, dzięki czemu mieszkańcy i przechodnie bez problemu wykonywali ich zalecenia.